różnią się wcale. Zwykły typ, który jak każdy chciał życie poukładane. Na pierwszy rzut to nic chyba się nie działo, ale jakby się przyjrzeć bliżej, czegoś mu brakowało. Ona chyba trochę w rozterce szukała swego księcia, ale nie wpadł jej w ręce. Z pozoru szczęśliwa, ale w głębi duszy smutna. Samotność była okrutna, to taka pustka. On zobaczył ją któregoś dnia, zawróciła mu w głowie mocno, do końca nie wiedział jak. Myślał o niej non stop, pod wrażeniem jej urody i na chwilę rozmowy nigdy nie zdołał się zdobyć. Ona, kiedy go zobaczyła, wiedziała, że to ten jedyny. W końcu nadeszła ta chwila, odzyskała wiarę w to, że odzyska szczęście, a serce swe była gotowa oddać w jego ręce. Kiedy ją mijał, starał się patrzeć prosto w oczy. Szukał kontaktu niekiedy z rozpaczy i wtedy zdał sobie sprawę, ile ona dla niego znaczy. Ona musiała się zauroczyć, ale zawsze odwracała wzrok, kiedy patrzył jej w oczy. Chciała dać mu znak i wyrazić wszystko, ale zawsze rezygnowała, kiedy on stał blisko. On, mimo tego, że kochał, nigdy nie podszedł, nie pogadał, to uczucie sobie chował. Czuł niemoc, ja stanęła mu na drodze szczęścia. Nie zaryzykował, bo o niczym nie miał pojęcia. Ona straciła wiarę o włos, czekała, aż w końcu podejdzie i jej powie coś. Myślała, że on nic nie czuje, więc nic ich nie połączy. Nigdy nie poznali uczuć swych, tak historia się kończy.